Proszę bardzo. Czciwony panie redaktorze, mówił pan i lubi pan spiskowe teorie. Ja kiedyś oglądając kreskówki Simpsona i w tych kreskówkach właśnie pokazywali, że pan Donald Trump będzie w tym roku prezydentem, to jakieś 30 lat temu było, prezydentem Stanów Zjednoczonych. I drugie, że w 2020 roku po prostu będzie koronawirus. To w tych kreskówkach 30 lat temu, bo to 30 lat temu w tych kreskówkach Simpsona. To jest jedna sprawa, ale druga sprawa... No to przewidujący był ten autor. No, ale to... Prowodzka to można go sobie wspierały. Zobaczyć w internecie to jest. Nie, no ja panu wierzę, no. Akurat tak, nie oglądałem tego. No, a druga sprawa taka, mówił pan też o tych roszczeniach, o tak dalej. Ja od 39 Polskę i Polaków okradają bardzo. A od 89 roku także. Mówił pan, że to teraz 447 to już bym musiał takiej całkowicie, ale handel praktycznie Polska go nie ma. A preludium to było na placu de Villard, jak wie pan o tym w Warszawie, jak kupców polskich niszczono. I jadąc tu na spotkanie z panem, po prostu widzę pod każdym supermarketem jest opór, twór samochodów, czyli kupujących. Teraz już mało, że w miastach to na wsi, bo ja na wsi mieszkam, na wsi już jest też, buduje się takie mniejsze po prostu te supermarkety, żeby tą złotówkę od tych ludzi wyrwać. To jest jedna sprawa. Teraz chodzi o kopalnię. To może ja, wie pan, bo jak potem zapomnę, o co mnie pan pytał. Także potem pan będzie miał okazję jeszcze zadać pytanie. Co do tego, że Polska jest okradana? No, to prawda. Ale dlatego tak jest, że my nie tylko pozwalamy się okradać, ale chcemy, żeby nas okradano. No to dlaczego nas mają nie okradać? Złodziej na ogół okrada delikwenta wbrew jego woli, a to jak on jeszcze się mu tam nadstawia, no to tym bardziej go będzie okradał. Z supermarketami jaka jest sytuacja? Otóż... na początku lat 90. mówiliśmy, żeby zrównać prawa w prawach polskich przedsiębiorców i przedsiębiorców zagranicznych. Bo w ramach zachęt do inwestowania w Polsce przedsiębiorstwa zagraniczne, między innymi te sklepy sieciowe, wielkopowierzchniowe, miały 10-letnie wakacje podatkowe. Nie płacił podatków w Polsce po prostu. Więc co się działo? Na przykład było takie sieciowe przedsiębiorstwo wielkopowierzchniowe sklepów Billa, austriackie. No i występowało pod własną firmą przez 10 lat. A jak te 10 lat minęło, to szyld zmieniło. I znowu korzystało pod innym szyldem z 10-letniego zwolnienia podatkowego, z tych wakacji podatkowych. Ale jeszcze druga sprawa, bo to ludzie takie rządy wybierali. I to nie dlatego, że Moskal stał z naganem przy każdym wyborcy, tylko dlatego, że chyba chcieli być okradani. Bo proszę państwa, człowieka uczciwego to bardzo trudno jest oszukać. Bardzo trudno jest go oszukać. Natomiast takiego, który sam próbuje być oszustem, to bardzo łatwo. To takich tylko trzeba. To on jest, on tam myśli, że to nikt mu tam nie powie, a to taki jest właśnie, o taki jest najłatwiejszy. Proszę państwa, kiedyś jeszcze w latach 90. brałem udział w takiej debacie na temat właśnie sklepów wielkopowierzchniowych w telewizji w Katowicach. No i tam moi ci rozmówcy mówili, że to trzeba zlikwidować te sklepy wielkopowierzchniowe, bo one stanowią nieuczciwą konkurencję dla mniejszych tych handlowców. No to zlikwidować. Ja mówię, no dobrze, ale jak zlikwidujecie te największe, to nadal będą większe i mniejsze. I te większe będą konkurencją dla tych mniejszych. To te większe też trzeba będzie zlikwidować, no bo jak?
No i mówię, w ten sposób dojdziemy do łóżka polowego na chodniku, bo takie większe przedsiębiorstwa zostaną zlikwidowane. No to, ale to co, to demagogia i tak dalej. Ja mówię, jak nie na czym polega przewaga sklepu wielkopowierzchniowego, nawet w sytuacji, gdyby ta firma płaciła w Polsce podatki. Na czym polega przewaga sklepu wielkopowierzchniowego nad drobniejszym handlowcem? Na tym, że on omija jedno ogniwo, bo on jest swoim własnym hurtownikiem. Ale powiadam, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby drobniejsi przedsiębiorcy handlowi, nawet nie trzeba prawa zmieniać, utworzyli konsorcjum, czyli wspólne biuro zakupów. Prawo dozwala na coś takiego i wtedy dozwalało. No i wtedy by byli swoimi własnymi hurtownikami. Wiecie państwo, co mi odpowiedzieli ci rozmówcy? Że u nas to jest niemożliwe, bo jeden drugiego by okradał. No to jak tak? To kto inny nas okrada? Jak tak? Musimy jedną rzecz sobie uświadomić, że gospodarka rynkowa, kapitalizm, wymaga pewnego minimum uczciwości. Pewnego minimum uczciwości. Ja kiedyś poznałem takiego, no, przedstawiciela zarządu koncernu naftowego we Francji, takiego starszego pana. No i prawie w mojej obecności on przez telefon załatwiał milionowe transakcje handlowe w branży paliwowej, ropy. Milionowe transakcje na telefon. Ja mówię, jak to? To panie Markizie, nie obawia się pan, że tu... On mówi, no nie, ryzyko jest niewielkie, bo mówi, to najwyżej by była strata dla koncernu, ale ten oszust już by w tej branży nie miał czego szukać. Tu jest pewne minimum takiej rzetelności. Nie mówię, że się nie oszukują, oszukują się i tam. Ale generalnie dominuje to. Tam takiej sytuacji nie ma, że są ludzie w jednej korporacji i się nawzajem okradają. To nie, no bo co? To następnego dnia korporacja się rozlatuje, oni zostają, że tak powiem, na lodzie. I to każdy tam wie. Ja też to poznałem na takiej, no na najniższym szczeblu. Bo za komuny jeździło się na saksy. I pracowałem w Paryżu w restauracji, bo tam byłem pikolakiem. I któregoś dnia szef, taki biały Rosjanin, powiada, idź tam do takiego przedsiębiorstwa, było Maison du Caviar, które handlowało kawiorem astrachańskim i łososiami wędzonymi. I przynieś tam łososi tyle i tyle i tam chyba z 5 kilo tego kawioru, czy nawet z 10. No idź. Ja mówię, jak to, to ja pójdę i oni mi dadzą towar takiej wartości? A on mówi, tak, bo ja dzwoniłem, że ty przyjdziesz. No i ja myślę sobie, no jak tak, to spróbuję. Poszedłem tam, mówię, że jestem stąd i stąd, a ci mówią, aha, no tak, to i dali mi to. Oczywiście mogłem uciec z tym, nie wiem, za granicę, czy sprzedać to na jakimś jarmarku. Ale no po co? Więc to jest właśnie to minimum takie, że tam się takie różne rzeczy załatwia na gębę i nic nie potrzebuje, żadnych pieczątek. On nawet ten szef w tej knajpie to nie wiedział, jak ja się nazywam. Nie wiedział, jak ja się nazywam. Nikt ode mnie nie żądał żadnych dokumentów. Zresztą pracowałem na czarno, mówiąc nawiasem, tu pracowałem dokumenty. Ale to jest ilustracja tego, jak to normalnie działa. Więc powiadam, jeżeli nas inni okradają, to po pierwsze dlatego, że my na to pozwalamy, a po drugie dlatego, że tak chcemy. No to okradają nas. Proszę bardzo. Teraz o pewna znajoma mówi, że mówi, płaciła tam parę złotych, 20 tysięcy czy ileś na jakieś procentowe takie konto, nie? No po czasie i tam po pół roku jej przyszło, że z tego konta zamiast jej coś tam
parę złotych to wyżej, ubyło to jej ubyło na koszta manipulacyjne. Bo to nie do banku wpłaciła, tylko chyba wpłaciła na fundusz inwestycyjny. A fundusz inwestycyjny to jest, owszem, daje procent wyższy, ale jest to obarczone ryzykiem, że jak inwestycja nie wyjdzie, to fundusz inwestycyjny dzieli się stratami. No tak, ale to też instytucja państwowa. Ale proszę pana, nie wiem, czy państwowa, czy prywatna, wszystko jedno, państwowe też. To jest fundusz inwestycyjny, tak funkcjonuje. I jeżeli ktoś chce, że tak powiem, mieć kontakty z instytucjami finansowymi, no to musi uważać, gdzie wchodzi, w jaki interes wchodzi. Proszę pana, jest takie przysłowie, kijem tego, co nie pilnuje swego. Teraz mówimy teraz to głośne, że komunikacja dla ludzi, na wsi i tak dalej. Byłem świadkiem na takim zebraniu wiejskim, jak likwidowano PKS-y na siłę i wprowadzono linie, które nikt nie wie skąd i jak przyszły. Sprzęt mają elegancki, koszty bardzo duże. Gmina jest zobowiązana, gdyby po prostu z biletów było na umówioną, z umową mało, no to wtedy gmina dopłaca. Czyli jest pewność, że będzie zarabiał, a nie będzie tracił. Dziękuję. Proszę państwa, no akurat mam tutaj dobry przykład. Teraz od paru lat nie funkcjonuje linia kolejowa Warszawa-Lublin, bo jest w przebudowie. W związku z tym jest utrzymywana komunikacja autobusowa. I tam ten Polski Bus, tam funkcjonuje jeszcze inne tego typu przedsiębiorstwa. I bardzo jest kilka przedsiębiorstw jeżdżących takimi małymi busikami. I o ile mi wiadomo, to im nikt nie dopłaca do funkcjonowania. Mało tego, jak w pewnym okresie tych firm kursujących na trasie Warszawa-Lublin było chyba z 10. No i zażarta walka konkurencyjna była między nimi. Dochodziło do tego, że bilet z Warszawy do Lublina kosztował 2 złote. Tak, obniżali cenę. No, nie wszyscy wytrzymali tę konkurencję i teraz się ustabilizowało na poziomie 30 zł. Tyle, ile kolej kosztowała kiedyś, druga klasa. Także jedynym remedium na tego typu rzeczy to jest wolna konkurencja, wolny rynek. Bo jeżeli trzeba uzyskać koncesję od instytucji państwowej, no to taki urzędnik, wszystko jedno komu on tej koncesji udzieli, to pensję ma taką samą. A jak udzieli koncesji, na przykład no, koncesjowany jest obrót paliwami płynnymi, to chodzi za dosyć intratne branże. No i urzędnik, który wydaje koncesję na obrót paliwami płynnymi, to mówi tak do tego delikwenta, no daje ci frędz lub prezent za 1 000 000 zł rocznie. To co, nie podzielisz się ze mną? Proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, że są określone kryteria prawne, jakie musi spełniać ten, który się ubiega o koncesję na paliwa płynne. No to wszyscy te kryteria prawne spełniają, bo jak któryś nie spełni, to po co tam podanie składzi, jeszcze opłatę musi wnieść. Bo muszą spełniać kryteria prawne, a urzędnicy dają koncesję nie wszystkim. To znaczy, że muszą się kierować jakimś kryterium pozaprawnym. No nawet się nie śmiem domyślać jakim. O, dlatego jest możliwa korupcja, z którą walczy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Teraz niedawno tam defraudacje były w tym biurze. No to kto? Strażników upilnuje już nikt. Strażników już nikt nie upilnuje. Proszę państwa, więc rzeczywiście korupcja jest czymś złym. To nawet święty Tomasz z Akwinu mówił, że korupcja optimi pessima. Zepsucie najlepszego jest najgorsze. Ale dlaczego jest korupcja? No można walczyć z korupcją na dwa sposoby. Jeden sposób to jest prowokacje, podglądanie, podsłuchiwanie ludzi tam, prowokowanie ich i tak dalej. Może łapówkę zapłacą, może te.
no to rozrastają się te policje, bo to nad każdym w końcu trzeba jakiegoś funkcjonariusza postawić, a tych już nikt kontrolować nie może, prawda? I drugi sposób, moim zdaniem skuteczniejszy, bo proszę Państwa, zastanówmy się chwilę. Mówi się, że to będzie Centralne Biuro Antykorupcyjne, będzie zwalczało korupcję. Ale już na pierwszy rzut oka widać sprzeczność, zasadniczą sprzeczność interesu społecznego z interesem tego biura. Bo w interesie społecznym leży to, żeby korupcja zniknęła jak najszybciej z życia publicznego. A w interesie tego, interes tego biura jest inny. Skoro już jest biuro, skoro my tu pracujemy, skoro możemy te posady dzieciom nawet w spadku przekazać, no to ważne jest, żeby korupcja była jak najdłużej trwała, prawda? To trzeba oczywiście walczyć, ale tak, żeby jej nie zrobić krzywdy. No wtedy, i to jest sprzeczność interesu. Natomiast jak można z korupcją walczyć skuteczniej? Bo całkiem wyeliminować się jej nie da. Ale jak można walczyć skuteczniej? Eliminując okazję. Eliminując okazję. O, na przykład ten paliwa płynne. Jeżeli by obrót paliwami płynnymi nie był koncesjonowany, no to nie byłoby powodów, żeby dawać łapówkę. Ba, nie byłoby komu. No bo jak nie ma urzędu, nikt nie wydaje koncesji, to nie ma komu dać łapówki i nie ma powodu, żeby dać. Już przynajmniej na tym odcinku by korupcja zniknęła. No kiedyś była taka sytuacja w Kamieniu Pomorskim, burmistrzem był taki Stefan Oleszczuk. No i on prawa nie mógł zmienić, bo to ustawy nie mógł zmienić, ale tak podszedł do tego elastycznie. Wojewoda dał mu limit na 7 koncesji na obrót alkoholem w Kamieniu Pomorskim. I on, ponieważ był przeciwny systemowi koncesyjnemu, to podpisał tych koncesji chyba kilkadziesiąt. I sekretarce tam podpisane in blanco zostawił, że jak ktoś przyjdzie po koncesję, to żeby mu dała. Nawet posterunek policji się zgłosił i dostał. Nie wiem po co, ale dostał. Jak wszyscy, to wszyscy. Po miesiącu, ci wszyscy, którzy te koncesje dostali, odnieśli je z powrotem, no bo ile wódki można wypić w Kamieniu Pomorskim? Po prostu od 10 się utrzymało. To trochę zostało to skorygowane od tego wyliczenia wojewody, zostało to skorygowane trochę w górę. I tych 10 się, a ci zwrócili, bo to trzeba opłatę wnosić, a jak nie ma zysku, no to po co? Także no w ten sposób można walczyć z korupcją, bez biura.